Siemano, witajcie, tutaj moja team i Nubek team. Elo. Para pam. Ty robisz, ty jesteś debilu. Ty jesteś Dobra, widzowie, patrzcie, co my tutaj mamy. Widzowie, w tym miejscu mamy niefajne rzeczy z królestwa, które są do wywalenia. Nubek, masz jakąś łopatewkę? Mocną. Mam coś lepszego na takich jak ty. A ja mam siwo mam. O, dobra, to będziesz wybuchał. Oh my god. Ja ci pozwolę, wiesz co? Wybuchnąć królestwo Kati. Serio? Nie, no nie, to nie mogę ja, bo. Nie, naprawdę, bo ja rozwalę wasze królestwo, bo łopatę mam mega szybką, a Dirta się mega szybko tą łopatą. Tu jest łódka, chodź. Idę, płyniemy łódką, widzowie, dobra. Dawaj, na stery, Nubek, za stery, a ja z przodu będę się opalał. Chociaż już jest zachód słońca, ale piękny zachód słońca. Nubek! Siadaj, siadaj! A myślałem, że na tą łódkę, co to za, co nie, to za no mała ja mam... łódka, stary, wsiadaj na moją łódkę, co to ma być? To taka trochę... Patrz, to jest Nub, wersja... Łódź Noob versus Łódź Pro. Skakuje, synie. Opu! Pau! Tak dobra. Jest, dzień dobry. Tak jest. Widzowie, oczywiście zapraszam do sklepu na Wojan Team. Nie no, wojanshop.pl. Pierwsza linia w opisie. Wbijajcie i spójrzcie, jakie fajne rzeczy tutaj są. Takie kozackie bluzy z mega fajnymi wzorami i wiele, wiele więcej. Więc obczajcie, pierwsza linia w opisie do każdego. Ej! Ej! Czy ty jesteś normalny, gościu? Pomyliło mi się, sorry. No chyba ci się naprawdę pomiętoliło, gościu. Ta dawa na mnie zły wpływa. Do każdego zamówienia miałem ten wspomnieć, że zdjęcie z autografem jest za darmo, widzowie, więc jak chcecie... Bryloki kupujcie, bryloki. Bryloki Nubka są też, widzowie, jak chcecie takiego Nubka, pupka, boom! Kurczę, ale to tak, nie będziemy sobie grać, nie? A, i w ogóle, widzowie, napiszcie, czy chcielibyście na przykład bryloki złych postaci, na przykład on. To ciekawe. O, ja widzę, że już zacząłeś, ty! Ole, poszło. Pół, niezłe pół poszło. Ej, pojam, bryloki złych postaci byłyby dobre, moglibyśmy się bić nimi. Tak, no można, można właśnie dlatego. I pewnie by się wkurzyły te postacie, ale one są pokonane. A one są pokonane, one nie mają nic do gadania, stary. Podoba tak ci się plus. Rozwalanie tej? Co? Królestwa Katy, tylko mojego nie obi królestwa, gościu, w sensie naszego, bo to już jest nasze królestwo. Naszego królestwa nie obi. Dobra, plan jest generalnie taki, żeby ta cała tafla wody się wyrównała w końcu, bo tutaj jak widzicie brzydko bardzo to wygląda, że jeden poziom jest niżej, drugi wyżej, więc trzeba to ogarnąć i my to ogarniemy, dlatego ja tutaj sobie będę miał pochodnie, żeby tutaj wszystko było ładnie widać nawet w nocy i będziemy pracować, dopóki nam się to nie uda ogarnąć, więc widzowie. A ja widzowie będę wybuchał TNT. Brawo Nubek, wybuchaj TNT i się nawet nie zastanawiaj się. Ile ci, jak ci idzie? Ty ładnie ci idzie, dobrze Noob! Nubek team! Lubię niszczyć. To akurat zauważyłem właśnie, że lubisz niszczyć. Dobra, tutaj też to poniszczymy. Stary, jak to się ładnie wyrównuje tutaj. Pięknie to wygląda, okej. Dobra, to pójdźmy teraz tu. O, w ogóle tutaj jest jakaś tak dziwna kreska, widzicie? To widzowie, taka kreska tutaj jest. Oddziela jakby wodę, nie wiem jak to działa. Dobra, pyk. I robimy, dobrze, że kilofem tak szybko się to rozwala. I patrzcie na to, ale tutaj leci kolejny poziom wody. I teraz rozwalamy tutaj. I to będzie pewnie satysfakcjonująco wyglądać, uwaga. Patrzcie na to. Ej, nie, nie ma tutaj, co jest? Może ci pomogę, tutaj ten dam do wody. Jest dobrze, patrz na to, jak to się ładnie wyrównuje, ta tafla wody, serio. Dobra, rozwalam to i patrzcie, i kolejne, widzisz? Widzisz, jak ładnie to leci? Ty, kolejne. To jest satysfakcjonujące akurat. To jest satysfakcjonujące. Dziś mamy taki satysfakcjonujący odcinek właśnie. Co tu się dzieje? Jak to fajnie się rozwala. Na plus. Na plus. Wojanowice. Wojan Plus. Widzowie, pamiętajcie też o kanale Wojan Plus, na którym też nagrywam fajne odcinki z Robloxa i nie tylko, więc wbijajcie. Okej, a my tutaj patrz, jak ładnie to rozwalamy. Pa. I normalnie o to chodzi. Dobra, Geralda niestety będziemy musieli się tutaj pozbyć. Geralt... Idź pływać w spokoju sobie tutaj, mordeczko. Dobra. Nie no, Geralt umie pływać, więc będzie sobie tutaj pływać. Nic mu się nie stanie. A my rozwalamy teraz tego Dirciola. Tego Dirciola troszeczkę tutaj jest. I napis na górze Nubka. Tylko jak coś to mi oddasz, nie? Dirta ci oddam, no stary, całego Dirta ci oddam. Wiesz w ogóle, że jak jeszcze nie mieliśmy wojny, w sensie ja zbudowałem sobie królestwo i żeby zbudować królestwo musiałem sobie, wiesz, teren wyrównać ładnie, co nie? I ten dirt, który zdobyłem po wyrównaniu terenu,
Ja dałem tobie go. Dałem tobie tego dirta. A nie musiałem tego robić. Ale pomyślałem, Nubkowi się pewnie spodoba. I wtedy, okay, wiesz, dałem za darmo, nic nie chciałem w zamian. A ty potem mnie zaatakowałeś i wojna była. No. Okej. Co okej, debinu? Ja ci zrobiłem taki miły uczynek, a ty tę wojnę zrobiłeś, ty. Jesteś tu... Okej. Okej? Zjedz se klej, gościu. Ty. Pojan. Co? Pep, przestań. Nie mogę. Bo musimy tutaj ogarnąć, jak to zrobić. Ty Beto, ogarnij się. Ty mały nubie. Co ty mówisz? Co ty mówisz? Co? Puuu, wszystko jest niszcze. No to niszcz. No dobra, ja też ci niszczę, zobacz. A tylko oddać, nie? No, nie, teraz ci nie oddam. Już ci nie oddam. Dlaczego? No nie, tego dirta sobie zatrzymam. No oddaj, no. Zatrzymam sobie tego dirta. No dobra, jak chcesz dirta, to git. A, no to git. O, spójrzcie widzowie, no ładnie Nubko idzie, ładnie, ładnie. Tutaj nam też w sumie całkiem sprawnie, chociaż no sporo tego dirta tutaj znika, co nie? W sensie jest, jest bardzo dużo tego dirta. Spoko, za chwilę ci pomogę. No właśnie, ten dirt się przyda, żeby go tutaj jeszcze, wiesz, rozwalić. Jestem specjalistą, jestem. Specjalista w rozwalaniu dirta, założę się, że nie, założę się, że ja szybciej rozwalam dirta. No co ty, dobra, nie. Co, no naprawdę, mam szybszą łopatę, a ty kilofem kopiesz. Kifolem. Ale to się kifolem kopię, a ty co? No ale wtedy wolno właśnie kopiesz. Ty nie wiesz o takich rzeczach? To nie wiesz? No tak, no nubem jesteś. Ojejku, co tam wybuchło? Co ty? Co ty robisz? Nie rozwalaj komuś królestwa! Co to się dzieje? A, to ty tutaj wyrzucasz to, dobra, dobra. Ty, ale... O, tutaj trzeba twarz Nubka rozprawić się z nią. Stary, nie. Twoja twarz znika, mordo! Twoja twarz znika! Patrz to. Akurat trochę słabe, że twoja... A nie, ty też nie masz, to git. Ty to jesteś, widzisz, kopiara jesteś. Moja twarz zniknęła i twoja też znika. Skopiujesz. Co ty mówisz? No kopiujesz! Ale ty mnie, ty siebie skopiowałeś teraz. Co? To czemu? Też... No bo u ciebie nie ma, a ty... Nie, no powiedziałeś, że git. Jakby tobie to nie przeszkadzało, to byś powiedział, żebym tak nie robił. Bo ja już mi mózg boli od tego gadania. No dobra, dobra, to nie myśl. To co? Nic nie gadamy? Dobra, dobra. Rozwalamy to, rozwalamy. Ej, dużo tam jest rozwalone. Ty, ale faktycznie tutaj by się przydało więcej TNT. Bo tak naprawdę to z tym, z tą łopatewką to powoli leci tam. E, to tak naprawdę to co, nie radzisz sobie z dirtem, czy co? No dużo go po prostu tutaj. Wiesz. Bo to było potężne, najpotężniejsze królestwo w sumie. Tak potężne, że zobacz jak szybko niszczę to królestwo. A twoje by posło w se... Co ty zginąłeś? Dobra, no i Nubek! Nubek! Nieźle, że poleciał, nieźle. Dobra, to teraz co? Idę po twojej itemki, nie? Nie, poczekaj, Pajon! Pajon powiedziałem. Nie ma tu żadnego pajona, ty. Typinu. No bo miałem tyle z nim już sojusz, że zapomniałem jak ty się nazywasz w ogóle. To dobrze. Lepiej jak nie wiesz, jak się nazywam. A jak się nazywasz? Nie powiem. Nie no powiem. Dobra, pojan. O, tam są moje rzeczy. No to se po nie idź. Pójdę, powodzenia. Pójdę. O. Powodzenia, radce gienia. Haha! Beka. Dobra, słuchajcie. Ty no, ja nawet twojego królestwa do końca jeszcze nie rozwaliliśmy, a jeszcze całe paliono, no ja nie dam rady z tego, no. Ty wy, a tamte to co? Tamten dirt. Który? No tamten. A to ty to rozwalałeś. Nie, no ty tam, ja. Twoje itemki tam były. Ty to, ty go rozwaliłeś, ty go. O, no, ty twoja brama. Ty że weź trochę pozbieraj, nie? A nie, że tak zostawiasz akurat, bo to nie fajne. Twoja pamiętna brama, Nubek. Dobra, pyk, pyk i słuchajcie, kolejna leci fala tego lodu rozwalana. I to jest najbardziej satysfakcjonująca rzecz w tym wszystkim, jak właśnie rozwalamy ten lód. Więc rozwalmy go jak najwięcej. No to jest najlepszy moment właśnie, jak tak go niszczymy. Spójrzcie, pyk, pyk, nie ma! Pyk, to jest satysfakcjonujące, pyk! I słuchajcie, zaraz to wszystko, tutaj ta woda się wyrówna. Będzie to ładnie wyglądało. Tak jak wcześniej, tak jak kiedyś, kiedyś to było, nie to co teraz. Dobra, jeszcze to. I słuchajcie, patrzcie. Pyk! Paczek leci woda, zobacz, zobacz. Jeszcze tutaj damy, tutaj. I jeszcze tu.
Oj, patrzcie jak ta woda ładnie płynie. Super. O, siemka ziomek, wybuchaj. No i pięknie, jeszcze mi tutaj ziomek pomaga. A tylko Nubek mi nie pomaga, gdzie ty Nubek jesteś? Ja jestem tutaj, o. Ale ty nie pomagasz Nubek, co to ma być? Ale ty rozwalam królestwo paniona. Nie, nie, to nie idzie ci, nie idzie ci. Strasznie słabo ci idzie Nubek. A czemu ty mnie wyzywasz? Strasznie słabo ci idzie Nubek, strasznie. Ej, no pojan, co ty mówisz? No mega słabo, stary, strasznie słabo ci idzie. Dobra, idę. No dobra. Co? Teraz co tak gadasz? No strasznie nam słabo, no ty. Co to? Ja już prawie całe twoje zniszczyłem, zobacz, nic prawie tutaj nie zostało. Jeszcze królestwo paliona, ale ogólnie... I jeszcze Kati, nie? Ale Kati to kill offem ten trzeba będzie. Tak mi się wydaje. I trzeba będzie zalepić tą dziurę, ale to już wy będziecie robić, bo to wy zrobiliście tą dziurę pod królestwem Kati. Taka brzydka. Kurde. Dziura. Spójrzcie, widzowie. Znowu umarłeś? No, przepraszam. To weź jakąś tę zbrojkę, a nie tak bez zbrojki. Nie, nie będę brał zbrojki. O, jesteś słabe. No ty do mnie mówisz. Dobra. Pojan. Co znowu? Co znowu? Już prawie skończyliśmy. No nie, no jeszcze troszeczkę zostało. Stary, jeszcze troszeczkę zostało. To nie jest tak lekko. Ojejku, jejku, prawie spadłem, dobra. Kto to tak dziwnie zepsuł, ty? Że tak pojedyncze bloki se latają tutaj. TNT to tak zepsuło? Tak. To niezły TNT. Dobra, tutaj. O, i tutaj była ta walka nasza. Wspólna wojna. Wielka wojna. Dobra, pyk. Wygraliśmy. Ta, wygraliście, Nubek, ty latałeś ciągle bez zbrojki i byłeś rozwalany 50 milionów razy. I stosunek śmierci to 50 razy wy zginęliście, bo ty zawyżałeś statystyki, a my tak, nie wiem, raz, bo ja tylko raz się wywaliłem. Więc stary, nie, kto wygrał, no właśnie, no właśnie, kto? Kurczę. Idę jeszcze tutaj zniszczyć to, słuchajcie widzowie, ponieważ ten tutaj dircik nam troszeczkę przeszkadza właśnie. O, ten tutaj, żeby wyrównać tutaj poziom wody. Musimy zniszczyć tego dirta i dirta na górze. I wtedy będziemy mieć już całego dirta u Nubka ogarniętego, co nie? Więc fajnie. I myk, teraz to. To. I to rozwalamy. I słuchajcie, królestwo Nubka oficjalnie będzie można uznać za chwilę za zniszczone. A raczej posprzątane po prostu. Dobra, pyk. Jeszcze tu. Trochę słabo brzmi. Trochę słabo, no. Ale to już jest koniec. Nie ma już nic. Patrz na to. Pyk. Ostatnia końcówka twojego królestwa, Nubek. Chcesz się z nią pożegnać? Nie, dobra. A, nie mogę patrzeć. Już nie możesz też na nią patrzeć? No tak, ja też na nią nie mogę już patrzeć. Nie, bo taka zniszczona. Lepiej, żeby nic nie było, nie? Uwaga, i teraz patrzcie, widzowie, na to, jak ładnie tutaj to będzie wyglądało. Uwaga. Pyk. I proszę! Woda ładnie to wszystko tutaj zapełni. I o to właśnie chodzi. Nie ma już ani śladu po królestwie Nubka. Królestwo Nubka można uznać za posprzątane, wysprzątane. I teraz przechodzimy tutaj dalej. Do królestwa Paliona, ty. Teraz królestwo Paliona. To już jest końcówka. No w sumie tak, tutaj właśnie widzę. Ja polecę takie tutaj właśnie końcówki wyczyścić. I też tutaj ładnie posprzątałeś, Nubano. No dużo teraz strasznie jest. No, no. Zaraz zostanie tylko królestwo Kati, więc w sumie wyrobiliśmy się, widzowie, naprawdę. No trzeba było to mieć za sobą już zrobione, co nie? Posprzątane. Bo tak. Nie ma co, koniec królestw. Okej, jeszcze tu. I nie ma, dobra. Widzowie, już kawał tutaj rozwaliliśmy i słuchajcie, patrzcie jak to się szybko rozwala. Ten lód jest najbardziej satysfakcjonującą rzeczą właśnie do niszczenia. No spójrzcie jak to pięknie wygląda. Patrzcie jak to leci satysfakcjonująco. Czemu woda nie leci? Woda nie leci, bo to jest zbity lód, więc raczej nie poleci, tak mi się wydaje. Aha. Z tego. Dobra, tutaj coś jest w tych skrzyneczkach? Nie widzę. Uuu, gąbki jakieś, ale reszta rzeczy niepotrzebna w sumie. Dobra. Co ty robisz, ty debilu? Co? Co tam niby takiego było? No to można zebrać rzeczy i dać do skrzyneczki, nie? No ale to potrwa wieczność, stary. Ja to szybko trzeba to robić, a nie jakoś 5 godzin na to nie mam, stary. O, no i widzisz, pa, ty wybuchasz, a można też to zebrać przecież, nie? Czemu rączką no tego tak, nie zbierasz? Ale... no... jest. No wiem, bo po prostu nie opłaca się, jest za wolno. A tutaj patrz, pyk, jak to leci. Pyk. I patrzcie jak to, dobra, zaraz to wszystko sobie wyrówna się ta woda.
Musimy tylko tutaj jeszcze to rozwalić i słuchajcie, ja będę chciał zobaczyć ten efekt właśnie, jak to się wyrówna. Dlatego zróbmy sobie takie pasmo tutaj, takie jedno pasmo i będziemy szli w jednym kierunku i rozwalać w drugim kierunku. Jakoś to śmiesznie będzie wyglądało. O, taką jedną linię sobie zrobimy, widzowie. I po tej linii sobie właśnie pójdziemy. Dobra, więc na początku tutaj sobie rozwalmy ten lód jeszcze stąd. Spójrzcie, jak tu fajnie leci. Ja nie mogę! Ale zaraz mi się cały kilo rozwali, jak tak będę dalej robił. Ile tego się niszczy. Dobra, pyk. Ale ładnie, pyk. Ja powiem nic, co widzisz? Co niszczysz? Ty, tam już praktycznie nic nie ma, Nubek. No widzisz, szybko. Szybko poszło, no. I już, już nie ma królestw. Chcę zostać, dlatego chcę zostać księgowym. Czemu? Bo szybko będziesz czytał? To szybko nic chcę. Aaa. O, patrz jak teraz, jak to robię, co jest. Dobra, cyk, 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 cyk. Okej. I słuchajcie, teraz z tamtej strony trzeba będzie to wyrównać. Uwaga. Teraz tu. Cyk, 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 cyk. W sumie mogłem wcześniej tak biegać i rozwalać. Łatwiej to leci. No tak, ale nie chciałem ci mówić. Tak, ty nie chciałeś, ty się znałeś. Ty wiedziałeś, no bo. I teraz, widzowie, będzie najlepszy efekt tego odcinka. Spójrzcie na to. Nubek, patrz na to, jak to woda poleci. Uwaga. Trzy. A nie, jeszcze tutaj? Okej. Trzy, dwa, jeden. I... lecimy do tyłu! Biegnę do tyłu. Tam jeden dircik został. I patrz, zobacz jak ta woda tsunami się robi, dosłownie tsunami, tsunami, ej, let's go, uwaga, no i patrz, ja nie mogę, jaki efekt ty, ładnie to wyszło, o, epicko, epicos los laseros, okej, i teraz sobie jeszcze tutaj wyrównamy i słuchajcie, ten lód zaraz zniknie z powierzchni tutaj wody. Tylko ten kilof, żeby mi tylko się nie rozwalił do końca, bo będzie lipa. Chyba, że go zaraz naprawię. Okej, widzę, że tutaj Nubek naprawdę kombinujesz tam, ciśniesz, więc bardzo dobrze. Ja sobie teraz w sumie tak to będę rozwalał. Właśnie, będę sobie biegł i to samo się będzie rozwalało. Ale głupi szkielet, ty, nie masz szans! No właśnie. Ale tu nawet jakby śladu nie było, to wygląda. No? Zobacz, nie ma żadnej wojny królestw, nie było nic, Nubek. Pamiętasz jakąś wojnę królestwa? Królestwa jakie? Jakie królestwa? Nic nie było, nic nie, nie było. Nie, te moje były akurat dobre królestwa. Panie sędzio, nic nie było tutaj. Tu się nic nie wydarzyło. Okej. I tutaj właśnie tak można szybko sobie piec, rozwalać, o tu właśnie chodzi. No i królestwo Kati w sumie tylko zostanie, które też trzeba będzie się pozbyć. Tam będzie troszkę więcej roboty, bo tam nie da się tak łatwo tego lodu rozwalić, bo tam nie ma lodu. Tam jest po prostu ziemia. No i główki, tak. Okej, okay. O nie, tego nie dosięgnę. Okej, okay. O nieźle tam Nubek ciśniesz. Patrz, no cały lód rozwalony, nie? Cały lód. Jeszcze rozwalę przy moim królestwie. Jeszcze w tamtym miejscu. Ty, no w sumie, dobra, rozwalę tutaj do końca. W tym miejscu, żeby już się tego... Wow, delfin, co ty robisz? Dobra, idę ratować delfina, ty. Co robi? No wskoczył na lód normalnie. To zaraz on utonie. O, dobra. Woda mu niemiła. No właśnie, wrócił do siebie już. To toksyczna woda. Toksyczna woda? Może dlatego byłeś taki niemiły? O, jak nie były królestwa. Okay. Może woda źle na ciebie wpływa, Nubek. Musimy sprawdzić to może jakoś... Bo mi się wydaje, że tak, bo się inaczej czułem. Tak? Ale... No trochę, ale teraz też tak trochę dziwnie, ale nie wiem, czy to prawda. O lol, widzowie, może Nubek ma jakąś chorobę morską, dlatego tak, wiesz, chciał wojnę non-stop. Dobra, rozwalamy. Ej, no dobra, ja. Co? Nie wyzywasz teraz. To nie jest wyzywanie, no co? Co wyzywam? Nic nie wyzywam. No, no dobra, jak nie wyzywasz, to nie. No właśnie, ty, we przestań. Ale to szybko leci! Teraz się szybciutko to rozwala. Okej, mogłem tak od razu wcześniej robić. Po prostu biegniesz i myk. Okej. Okay. A ja tu już mam wprawę, stary, patrz to. Zobacz jaka wprawa. Iś. Jak szybko. No mega szybko, okej. Okay. Co ty ta się obijasz, 50 godzin to robisz. Jak szybko, nie mogę. Mega szybko. Dobra, pyk, pyk. Tutaj końcóweczka. No dobra, została tutaj końcówka, którą też rozwalamy. Myk. Okej, okay, myk. I słuchajcie, tym właśnie sposobem zrobiliśmy mega, mega robotę, rozwalając to wszystko. W końcu to wygląda tak jak wcześniej, spójrzcie.
No tylko te główki, a tych główek się szybko pozbędziemy. Ej, 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 ej! Kurde no. Dam radę teraz. Jestem. Jest, udało ci się, dobra. Lecę teraz tutaj. O, tutaj jest taka bardziej niebieska woda, widzicie? No co ty robisz? Kurde no. Uciekasz przed tym? No. Dobra, pyk. Teraz to. O nie, niektóre tutaj są dziury. To się tak fajnie rozwala, że ja normalnie mam ochotę to oglądać, cały czas tak rozwalać. Takie satysfakcjonujące. Ale cały kilo mi się dosłownie zniszczył. Okej, jeszcze to, to i słuchajcie, z tej strony lód mamy zrobione. I tym samym tam jakieś pochodnie jeszcze leżą, ale ogólnie wszystko udało się tutaj rozwalić. Więc zostanie już tylko i wyłącznie moje królestwo, które trzeba będzie jakoś upiększyć, które będzie podzielić. Nasze wspólne, podzielić. I królestwo Katy, więc które trzeba będzie rozwalić. Okej. I lecimy. A widzisz? Jak uciekłem? Wszystko jest pod kontrolą. Wszystko pod kontrolą. Idziemy, 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 idziemy. Okej. Jeszcze tu. Tu, tu. I słuchajcie. Z tej strony jeszcze lot. I z tej strony lot. Dobra. Ej, czemu tu się nie naprawiło? Zobacz. W tym miejscu się nie naprawiło. Może pojazd powinieneś dać wodę. Nie, tutaj coś jest nie tak. Wydaje mi się, że to trzeba jakoś. Mówiłem, że ta woda jest dziwna. Tutaj trzeba to naprawić właśnie. Tutaj w tym miejscu coś ktoś zniszczył. Dobra, udało nam się to naprawić, więc ostatnia prosta tego tutaj lodu, tak. I już będziemy mieć cały lód z głowy. A to akurat fajnie. Czyli ostatecznie skończyła się zima na Wojanowicach. Nie ma ani ozdób świątecznych, ani już lodu. Koniec. Ciekawe co będzie za rok, nie? Bo nie chcę nawet myśleć. Nie? Ja też nie chcę myśleć. W tym roku były jakieś wojny, a za rok co? To nieźle zaczynamy nowy rok z wojnami. Dobra, to... O nie, tutaj tylko wodę trzeba będzie jakoś też naprawić, ale to chyba się jakoś naprawi samo. Tak mi się wydaje. Zobaczymy jeszcze. Dobra. Z tej strony trzeba to dokończyć. Ale ładnie, dobra, pyk! Mamy to. Jeszcze tutaj. O, coś jest jeszcze tu. Dobra. I tutaj. O nie, mój kill off naprawdę jest mega słaby. Dobra widzowie, ja ten kill off będę musiał sobie naprawić, żeby go nie stracić. A królestwo Katy zniszczymy już poza odcinkiem. Tak czy siak efekt jest niesamowity w końcu. Nie ma tych królestw, jest już pięknie, ładnie jak wcześniej. A to królestwo trzeba będzie przystosować, żeby wiecie, wspólnie je zrobić. Więc... Na plus jest. Na plus. A może przebuduje się to królestwo i da się je z drewna po prostu. I to będzie niczyje królestwo. Może z dirta po prostu. O, z dirta, ta, z dirta od razu. I może jeszcze wojnę od razu dirtową, co? Nie, nie, bez wojny, ale po prostu z dirta. No, no, bez wojny, no bo jak ty potrafisz, moje tak? Moje królestwo było pierwsze. No właśnie, i to się właśnie zaczyna. Znowu, wojna. Znowu będziesz tutaj się kłócił, które królestwo było pierwsze, jakie i tak dalej, i tak dalej. Dobra, więc widzowie, śmiesznie się to rozwalało, było satysfakcjonująco i dajcie znać, czy wam się podobało. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.